He killed his baby and used in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Kiedy adoptowana córka postanowiła ponownie powrócić do jej biologicznych rodziców, szukała pocieszenia. Szukała nadziei na to, że kiedykolwiek do biologicznych rodziców wróci. Niestety nie miała pojęcia, że to będzie najgorsza decyzja w jej życiu. Dzisiaj prześledzimy sobie historię człowieka, którego seria zdarzeń zmieniła w zabójcę. Młody, 20-letni mężczyzna Steven Platon poznaje młodą dziewczynkę przez internet. By się spotkać, mężczyzna wyruszył ze swojego domu w Nowym Jorku aż do Teksasu. 1991 rok. Dziewczynka miała 15 lat. Na imię miała Alisa. Rodzice dziewczynki nie byli zadowoleni z tego związku, ale mimo wszystko Steven i Alisa nadal kontynuowali swój związek. Dwa lata później Alice zaszła w ciążę, a już w styczniu 1998 roku urodziła, a para przywitała na świecie małą dziewczynkę. Jak się później okazało, Alice miała być świadkiem fizycznego znęcania się nad ich córką Denise. Siniaki były na całym ciele. Pojawiały się na skutek szczypania przez mężczyznę. Idąc w głąb tej tragicznej historii, mężczyzna miał więzić dziewczynkę w chłodni, a wypuszczał ją dopiero wtedy, gdy tlen się kończył. Pewnie macie teraz nadzieję, że to już koniec, a policja szybko aresztowała sprawcę. Niestety nie. To dopiero początek. By uchronić dziecko, Alice zrobiła jedną z prawdopodobnie najstraszniejszych rzeczy, jakie matka może zrobić, czyli oddać dziewczynkę do adopcji. Mała dziewczynka została adoptowana przez Kaylee oraz Antoniego Fusco, którzy opisani są jako mili ludzie z otwartym sercem. Denise mieszkała z nimi w domku w stanie Nowy Jork. Para zmieniła imię dziewczynki na Katie, a gdy ta dorosła, okazała się mieć duszę artystki i poszła do koledżu. Co ciekawe, Alice i Steven 10 lat później doczekali się następnego dziecka. Kobieta myślała, że po takim czasie obydwoje dojrzeli i tym razem są w stanie zbudować coś innego niż ostatnim razem. Łącznie para miała jeszcze dwójkę dzieci. Niestety Alice stwierdziła, że zachowanie jej męża nie uległo zmianie. Nie mógł utrzymać się w żadnej pracy, więc utrzymanie rodziny zostało na głowie kobiety. Pewnego dnia małżeństwo dostało informację od ich córki Katie, która w tamtym momencie miała już 18 lat. Katie dostała się do internetu, przez co udało się jej znaleźć informacje na temat biologicznych rodziców. Po kilku wiadomościach Katie zrezygnowała ze studiowania i przeprowadziła się do Virginii, by żyć z biologicznymi rodzicami i młodszymi siostrami. Jej rodzina adopcyjna nie była zadowolona, ale powiedzieli, że jest wystarczająco dorosła, by podejmować swoje własne decyzje. Zachowanie Steve'a zmieniło się, gdy był obok córki. Zgolił brodę, by wyglądać młodziej. Zmienił nawet swój styl. Mimo rosnącej więzi pomiędzy córką a ojcem, Alice stwierdziła, że córka musi wiedzieć, że niegdyś cierpiała z rąk ojca. Ale nawet to nie zmieniło relacji Steve'a, a nawet pogłębiło ich relacje. Sprawy zaczęły robić się dziwne, gdy 40-latek zaczął sypiać na podłodze w sypialni Katie. Alice zapytała, dlaczego to robi. Jak się później okazało, Steve i Kate zakochali się w sobie. W 2016 roku Steven i Alice rozwiedli się. Kate i Steven zostali sami, ponieważ to Alice zabrała ze sobą córki. Od tej pory nic nie stanowiło przeszkody dla związku córki i ojca. Alice odnalazła zapiski w notatniku swojej 11-letniej córki. Było tam m.in., że Kate jest w ciąży, a Steve chyba zbyt mocno się upił pewnej nocy. Opisywała swojego ojca jako szatana i pisała o piekle. Po tym Alice chciała skonfrontować to z byłym partnerem. W zamian za to otrzymała odpowiedź. Myślałem, że widziałaś, że byliśmy zakochani. Jak mogłeś? To tylko dziecko. Alice chciała uratować swoją córkę i zgłosiła sprawę na policję. Sprawa została przyjęta, a para została objęta czymś w rodzaju nadzoru, lecz wciąż mieszkali pod jednym dachem. W lipcu wybrali się do Maryland. Wówczas zdecydowali się przenieść ich relacje na wyższy poziom i pobrali się. Oczywiście związki pomiędzy ojcem i córką są nielegalne, więc kłamali w aplikacji o ślub. I dzięki temu mogli się pobrać. I gdyby to nie było szczytem absurdu, jej rodzice adopcyjni przybyli na ślub. I jak możemy zobaczyć na zdjęciach, naprawdę cieszyli się z wyboru córki. Tłumaczyli, że czuli, że jest to jedyne, co mogą zrobić, czyli zaakceptować decyzję adoptowanej córki i wspierać ją w tym. Kilka miesięcy później, we wrześniu 2017 roku, Kate urodziła małego chłopca, Bennetta. Niestety ich szczęście nie trwało za długo.
Policja aresztowała Steve'a i Katie, a następnie poddała badaniom genetycznym, które potwierdziły, iż są rodziną. Rozpoczął się proces sądowy, podczas którego Steve otrzymał zakaz opuszczania Virginii i zakaz utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z Katie. Mały Bennett został pod opieką matki, a Liz skomentowała to jako straszny błąd. Powiedziała, że Gracie, czyli matka Steve'a, nie będzie w stanie powstrzymać go od widzenia się z dzieckiem, nawet gdyby tego nie chciała. Katie również dostała zakaz kontaktu ze Steve'em i wróciła do swoich adopcyjnych rodziców. Niestety dziewczynka ten zakaz złamała i zadzwoniła do Steve'a. Powiedziała, że chce zakończyć ich relację, ale mężczyzna nie przyjął dobrze tych wiadomości. 11 kwietnia 2018 roku Steve przyjechał zabrać swojego małego synka Bennetta od Grace. Powiedział, że jedzie z nim do Nowego Jorku, by zobaczyć Katie. Kobieta nie próbowała go zatrzymać. Steven zabrał chłopca do domu, udusił go i zostawił w szafie. Ale to był dopiero początek jego morderczego szału. Następnie pojechał do Nowego Jorku, by spotkać się z Katie. Śledził rodzinę adopcyjną Kate. Znał ich nawyki i wiedział, kiedy opuszczają ich dom. Ostatecznie zastrzelił rodziców adopcyjnych Katie. Podobno to Steve zgłosił podwójne zabójstwo poprzez numer alarmowy. Następnie na linię alarmową zgłosiła się inna osoba. Matka Steve'a, Grace. Kobieta wyznała, co się stało. Niedługo później policja znalazła samochód Steve'a, ale nie aresztowali go. Mężczyzna się zabił. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in a truck. Shot somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out of New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sir. Is you still with him? We're here at the road. Where, right at the intersection? Yes, sir. Right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole... Yes. Who? Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New Melford, down Route 7. Down Route 7? Can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir, just stay on the line with me.